dzisiejszym odcinku trochę o rękawicach baseballowych, krótka historia i pomoc przy zakupie pierwszej rękawicy, w skrócie mała wyprawka i poradnik początkującego baseballisty. Baseballijne historie, zaczynamy! Na początek trochę historia. Historia rękawic baseballowych zaczyna się mniej więcej w roku 1860. Wtedy po raz pierwszy na rękę zakładano coś na kształt rękawic, a zakładano je oczywiście po to, aby chronić rękę. W pierwszych eksperymentach wykorzystywano rękawice, których używali pracownicy kolei, ale to były tylko eksperymenty. Po raz pierwszy rękawice założył łapacz Cincinnati Red Stocking Dak Allison w roku 1870. Wiadomo tylko tyle, że rękawica była zbudowana ze skóry bydlęcej i Allison założył ją, aby chronić kontuzjowaną dłoń. Pierwszy potwierdzony przypadek, gdzie zawodnik użył rękawicy, miał miejsce w roku 1875, a bohaterem był Charles Wade St. Louis. Jednak według historyka Johna Thorna była to zwykła rękawiczka, a w dodatku Charles miał szczerą nadzieję, że nikt tej rękawiczki nie zauważy. W tamtych latach uważano, że używanie jakiejkolwiek ochrony jest wyjątkowo niemęskie, stąd obawy Charlesa. Później oczywiście wszystko się zmieniło, rękawica stała się normą i wręcz symbolem baseballu. Tyle historii, przechodzimy do meritum, czyli do wyboru rękawicy. Pierwsza sprawa, jeżeli jesteś praworęcznym zawodnikiem, to oczywiście potrzebujesz rękawicy zakładaną na lewą rękę. I odwrotnie. Jeżeli jesteś leworęczny, potrzebujesz rękawicy zakładaną na prawą dłoń. Dobrze jest dopytać się sprzedawcę, bo oznaczenia są naprawdę różne. Czasami jest to RH, czyli right hand, co ma oznaczać, że rękawica jest zakładana na prawą rękę. Innym razem jest to RHT, czyli right hand thrower, czyli rękawica dla rzucającego prawą ręką, czyli zakładana na lewą dłoń. Naprawdę warto się dopytać. Okej, rękawica baseballowa zrobiona jest ze skóry. Rodzaj tej skóry będzie wpływać na jej jakość i oczywiście na cenę. Niektóre będą trochę lżejsze, inne trochę cięższe. Przyznaję się, nie znam się na skórach, jest ich kilka rodzajów, ale generalnie panuje zasada, im droższa, tym lepsza. Na przykład amerykańska firma Nokona, która firmuje się tym, że jest jedyną firmą, która naprawdę produkuje wszystkie swoje rękawice w USA, ma bardzo ciekawe rodzaje skór. Bardzo fajna propozycja i warta uwagi. Dobra skóra jest również dosyć sztywna. Potrzeba czasu, aby odpowiednio uformować rękawice. Najlepiej to zrobić po prostu podczas treningu poprzez łapanie piłki. Początkowo piłki będą wypadać, ręka będzie boleć, ale naprawdę warto się pomęczyć. Taka rękawica będzie służyła przez długi czas i szybko stanie się twoim najlepszym przyjacielem. W internecie znajdziecie mnóstwo wskazówek, w jaki sposób odpowiednio uformować rękawicę. W opisie filmu znajdziecie przydatne linki. Nie każda rękawica jest taka sama, oczywiście jej wybór to kwestia indywidualna, ale generalnie na każdą pozycję jest przypisany odpowiedni rodzaj rękawicy. Mają inne rozmiary i inną budowę koszyka. I od budowy koszyka zaczynamy już konkretną charakterystykę rękawic baseballowych. Umawiamy się, że będę stosować angielskie nazwy, bo pewnie takie znajdziecie w sklepach, oraz że będziemy rozmawiać o rękawicach dla dorosłych, czyli możemy przyjąć, że dla zawodników od 14 roku życia. Closed Basket Web. Ten typ rękawicy, jak sama nazwa wskazuje, jest całkowicie zamknięty. Nie jest to jakiś głęboki koszyk, używany jest głównie przez miotaczy, bo pozwala na dokładne ukrycie piłki, dzięki czemu pałkarz nie będzie w stanie zobaczyć, jaki narzut przygotowuje mu miotacz. Koszyk zbudowany jest z przeplatających się cienkich pasków, dzięki czemu rękawica staje się elastyczna i łatwiej można ją zamknąć. iWeb. Bardzo popularna wśród środkowych infielderów. Dwa poziome paski i jeden środkowy, łączący je pionowy pasek. Nazywa się iWeb, bo jak się przyjrzycie, to te paski tworzą literę I. Ten typ rękawicy tworzony jest z myślą o środku infieldu, więc koszyk jest bardzo płytki. Ta budowa pozwala na szybsze wyciągnięcie piłki z rękawicy, co w infieldzie jest bardzo ważne. Dodatkowo wolna przestrzeń między paskami pozwala podejrzeć lot wysokiej piłki. H-Web, bardzo podobna do iWeb. Jedyna różnica jest taka, że ma dwa pionowe paski. Rękawica ta nadaje się zarówno do infieldu, ale również i do outfieldu, ponieważ producenci produkują ją także w większych rozmiarach. Paski tworzą literę H, stąd nazwa H-Web. Single Post Web. Rękawica używana przez pierwszobazowych. Konstrukcja rękawicy jest przystosowana głównie do łapania piłek, niekoniecznie ich wyciągania. Głęboka kieszeń i specjalna budowa znacznie ułatwia łapanie piłek rzucane przez kolegów z drużyny, a to przecież na pierwszej bazie jest najważniejsze. Wadą głębokiej kieszeni jest oczywiście transfer piłki, czyli szybkie jej wyciągnięcie, ale na tej pozycji ma to przecież drugorzędne znaczenie. Two Piece Closed Web. Również częsty wybór miotaczy. Podobnie jak rękawice typu basket czy closed, nie pozwalają na podejrzenie piłki przez pałkarza. W zasadzie jedyna różnica to uwaga, two-piece closed jest cięższa od wcześniej wspomnianych rękawic. Nie jest to wadą, każdy zawodnik ma swoje upodobania i część z nich pewniej czuje się na boisku, mając na dłoni nieco cięższą rękawicę. Trapeze Whip. W zasadzie używana tylko przez zawodników outfieldu. Głęboki koszyk, większy zasięg i dobra widoczność. Jednocześnie chroni oczy przed słońcem, to jest to, czego zapalowy potrzebuje. Modified Trapeze Whip. Ta rękawica może być stosowana zarówno na zapalu, jak i w infieldzie. Dosyć częsty wybór miotaczy. W przeciwieństwie do tradycyjnej Trapeze Whip, na górze rękawicy mamy dodatkowy poziomy skórzany pasek, który powoduje, że rękawica jest stabilniejsza. Istnieją również inne rodzaje, bo przecież nikt nie zabroni producentowi wymyślić swoich modyfikacji, ale te przedstawione przed chwilą są zdecydowanie najbardziej
najbardziej popularne. Jeżeli nie widziałeś jeszcze filmu o pozycjach na boisku, zachęcam do oglądania, teraz może się to przydać. Teraz przejrzymy sobie wszystkie te pozycje i postaramy się dobrać odpowiednie rękawice. Miotacz. Rękawice te nie będą miały tak dużo wyściółki jak inne rękawice, ale dzięki temu będą bardziej wygodne. Mimo że miotacz to zawodnik infieldu, to jego rękawica jest z reguły trochę większa. Musi on przecież dokładnie schować piłkę przed pałkarzem. Dobrze by było, aby rękawica nie była też zbyt ciężka. Mocno odbita piłka prosto w miotacza nie należy do najmilszych doznań, ale lżejsza rękawica to zawsze szybszy czas reakcji. Z tego powodu producenci często wypuszczają specjalne, lżejsze wersje wysokiej klasy rękawic, które zbudowane są ze specjalnych materiałów. Rozmiary to przeważnie od 11,5 cala do 12 cali, a konstrukcja koszyka to closed, two-piece closed, modified trapeze i basket. Łapacz. Jak wygląda rękawica łapacza, każdy wie. Koszyk closed albo two-piece closed. Rozmiar z reguły od 32 do 34 cali. Rozmiar 32,5 był używany na przykład przez Pacho Rodriguez'a czy Salvadora Pereza, a rozmiaru 34 używa Javier Molina. Z mniejszej rękawicy szybciej wyciąga się piłkę, co jest przydatne przy rzutach na drugą bazę, ale większa rękawica to lepsza ochrona przed dzikimi narzutami. Oczywiście rękawica łapacza jest sztywniejsza od innych, przyjmuje przecież masę szybkich piłek. Z reguły potrzeba sporo czasu, aby rozbić rękawicę, dlatego kupowanie i używanie nowej rękawicy na 2 tygodnie przed meczem nie jest dobrym pomysłem. Czasami w internecie znajdziecie nazwę baseball glove, a czasami baseball mitt albo catcher's mitt. Jaka jest różnica? Palce. Baseball glove ma miejsce na palce, baseball mitt nie ma. Tyle. Pierwsza baza. Dłuższa niż standardowa rękawica i świetna do zbierania piłek z ziemi. Duży obszar łapania, głęboki koszyk, mocniejsza niż standardowa rękawica. Rozmiary od 12 do 13 cali, a koszyk to przede wszystkim single post, choć używane są też konstrukcje typu closed czy two-piece closed. Środkowo-zapolowi, czyli drugobazowy i shortstop. Rękawice te są mniejsze, a koszyk płytszy. Wszystko po to, aby jak najszybciej wyciągnąć piłkę i rzucić ją dalej do którejś z baz. Najmniejsze rękawice mają drugobazowy, najpopularniejszy jest rozmiar 11,5 cala, choć są też zawodnicy, którzy lubują się w rozmiarze 11,25. Rozmiar dla shortstopa jest w zasadzie taki sam, może 11,25 to lekka przesada, bo przecież shortstop ma większe pole do pokrycia, ale na boiskach królują rozmiary 11,5 i 11,75. Zarówno na jedną, jak i na drugą pozycję używa się głównie koszyka iWeb, który pozwala na szybkie wyciągnięcie piłki, ale również stosowane są Dual Post Web czy Modified Trapeze. Trzecia baza. Tu mamy pewien problem. Trzeciobazowy jest przecież zawodnikiem infieldu i również musi jak najszybciej wyciągnąć piłkę z rękawicy. Z drugiej strony zajmuje on miejsce na boisku znanym jako hot corner. Lecą tam naprawdę mocne i szybkie piłki, więc troszkę większa, głębsza i mocniejsza rękawica jest wskazana. Rozmiar 11,75 czy nawet 12 wydaje się być dobrym pomysłem. Koszyk to H-Web, Modified Trapeze albo rękawica typu closed. Outfield. Zapolowi często nurkują do piłek, biegają do flyball, więc spora rękawica jest niezbędna. Tak samo jak głębszy koszyczek. Konstrukcja tego koszyczka jest otwarta, z reguły H-Web oraz wszystkie odmiany trapezowe, czyli trapeze czy modified trapeze. Rozmiary od 12 do 13 cali. Rękawice mają różne konstrukcje, które umożliwiają większe ich dopasowanie do nadgarstka. W mniej zawodowym sprzęcie jest to rzep, a w innych jest dodatkowe miejsce, gdzie możemy włożyć rzemień i w ten sposób zwężyć czy rozszerzyć rękawice. Najbardziej znanymi firmami zajmującymi się produkcją rękawic to Wilson, Rawlings, Mizuno czy All-Star, zwłaszcza jeśli chodzi o pozycję łapacza. Pamiętajmy też, że dobór rękawicy to sprawa wybitnie indywidualna i ten materiał jest jedynie pomocą dla osób, które nigdy nie miały do czynienia z rękawicą baseballową. Po kilku obranych rękawicach sam będziesz najlepiej wiedział, w której rękawicy najlepiej się czujesz. W opisie filmu podsyłam adresy sklepów i polskich, i zagranicznych, gdzie takie rękawice możemy kupić. Baseball i inne historie, do usłyszenia.